Pani Anna Staniczek jest naszym gościem. Królowa łucznictwa, można tak powiedzieć, i nie ma w tym ani trochę przesady. Jak się. Dzień dobry. Właśnie, jak to się zaczęło z tą całą przygodą sportową? Jak się zaczęło? Po prostu nasz szkolny klub sportowy miał Ligę Robin Hooda i prowadził to pan Lenkiewicz. I on po prostu już na stan zdrowia zrezygnował. I pan Gibiec, dyrektor szkoły, poprosił mnie, żeby poprowadzić, a mając trenera biatlonu, mówię, no strzelanie z łuku i z karabinku to jest to same, ale to jest wielka różnica. Więc zajęłam się tym i prowadziłam tą ligę Robin Hooda, gdzie wszędzie zawsze wygrywaliśmy, bo trzeba było mieć 12 zawodników z szkoły, 6 dziewczynek i 6 chłopaków. Były to rozdzielone na 1 do 5 i 6 i 7, 8. I tam wygrywaliśmy praktycznie wszystko. Później zrezygnowaliśmy z tej ligi, rozleciała się to jakby ta liga Robin Hooda. No i kiedyś mi zawodnik przyszedł, a co z pani taki trener, jak pani w życiu nie trzymała łuku. I to mnie drgnęło. Pojechaliśmy na obóz do Kołobrzegu, którą nam ufundowała gmina. I tam miałam zawodniczkę z Krakowa, która w pierwszym roku zaraz zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski. I ja spróbowałam strzelić z jej łuku. Ja mówię, no jak ja z 30 metrów strzeliłam sobie żółte, no to... No i kupiłam sobie łuk w 2006 roku, w kwietniu i zaraz w sierpniu zdobyłam Mistrzostwo Polski i przez do 2013 byłam niepokonana w Polsce. Wszystko wygrywałam. A Wszystkie, potem, czyli właśnie, a 13 potem pani lat. wygrywała wszystko w Europie i na świecie, można by tak powiedzieć. Nie, tylko w Europie raz mi się udało zdobyć Mistrzostwo Europy. No też to był taki dzień, no po prostu nie wierzyłam. Jak weszłam do czwórki, przyjechałam do hotelu, no po prostu płakałam jak małe dziecko, tak się cieszyłam. Jest to Czyli przeżycie. pamięta pani doskonale pewnie wszystkie te przygotowania i ten dzień, kiedy się udało to Mistrzostwo Europy zdobyć. Tak, nie mieliśmy, nie było, ja się przygotowywałam po prostu, najdłuższa była kotłownia, więc tam na 7 metrów strzelałam cały czas i tylko na zawodach miałam 18, więc, ale idzie. Po prostu wszystko idzie zrobić. No nie wiem, no miałam szczęście, no. No i później się tak zaczęło, takie podschodki, trochę miałam traumę też. A dlaczego traumę? Wie pan co, jak przyjeżdżałam na zawody, to mówi, niektórzy, no dzisiaj nie wygrasz, albo zauważyli, że ja jestem tak skupiona, że jak ktoś do mnie się odezwał w czasie kwalifikacji, to ja nie potrafiłam następną strzałkę strzelić. Są zawodnicy, co chodzą, rozmawiają, a ja nie. Ja jestem wtedy takim jakby, o, idę, strzelam, ja i tarcza i koniec. Nie rozmawiam z nikim, nie odpowiadam nikomu na nic. No i oni to wyczuli, że to i po prostu mnie zaczepiali i to już mnie. Następna seria po prostu nie była strzelona. Po prostu ja to miałam po prostu z narciarstwa. Też się gada, ale później przed startem, jak jest rozgrzewka, już nikt nie gada, tylko się skupia, gdzie, jak polecieć, gdzie wylecieć, gdzie jakiś zakręt wziąć, przyspieszenia czy coś w tym rodzaju. No i przeszło mnie to po prostu w to same. Kiedyś startował też w Legnicy pan Janek Wojtas, który był biatlonistą i był na olimpiadzie w Soczy. I pytałam się go, mówi tak, ja mam to samo, jeżeli chłopaki, bo wiadomo, olimpijczyk strzela z łuku, każdy chciał do niego podejść, porozmawiać. Mówi, nie potrafił się skupić na tym, bo też to miał to jak ja. To, więc to nie jest, że ja taka tylko jestem, tylko po prostu poprzednie dyscypliny sportu mnie doprowadziły do tego, że taka jestem, że ja i tarcza i nic więcej. No, no tak to jest. To skupienie jest bardzo ważne i właśnie ta presja pewnie też na wyniki. Czy pani odczuwała jakąś presję taką ze strony otoczenia i innych osób? Nie, bo ja byłam, wtedy byłam sama, raczej nie czułam takiej presji, że muszę coś zrobić, nie. Tylko ja sama wewnętrznie, wiadomo, że każdy człowiek chce wygrać. To jest wewnętrzne takie, po prostu chcę wygrać i przyjeżdżam, żeby wygrać na zawodach. No tak, ale na szczęście tych sukcesów jest bardzo dużo, jakby tak wszystkie lata.
spojrzeć na to i to może Pani się naprawdę pochwalić wieloma sukcesami. A to jakie są Pani najbliższe plany, marzenia? Co by Pani chciała jeszcze zrobić? Niekoniecznie w sporcie, ale tak dla siebie. Dla siebie ja mam wszystko. Mam emeryturę rolniczą, więc wystarczy, póki jestem zdrowa i chcę Właśnie. być dalej, więc dalej będę uprawiać sport, bo zapominam, ile mam lat. Zawsze mówię, że mam teraz już mam 32, ale Bardzo ba, dobrze. jeden i coś. Więc jest to takie moje takie hobby. Lubię robić dla kogoś przyjemność, po prostu walczyć o zawodników, żeby pojechali, bo są w stanie strzelić to. Mam plany w przyszłym roku, córa funduje mi Mistrzostwa Świata w Masters, jest w Ameryce, więc chciałam zwiedzić, kiedyś marzenia były moje, zwiedzić Maltę. No i córa powiedziała, mamuś, jedziemy do Ameryki w lipcu przyszłym roku. Na Masters, więc muszę dalej trenować, a już myślałam, że rzucę to trenowanie. Teraz bym chciała na Mistrzostwa Polski dobrze wypaść, ale już dziewczyny są tak dobre, że będzie bardzo ciężko mi, bo przygotowania mnie odciągają od tego. Stres, mimo że pani wójt gminy Sylwia Cieślar bardzo mi pomaga. Bez niej ja bym nie zrobiła chyba tych mistrzostw Polski. Pan Lach z Żywca daje mi wszystkie maty, wszystko, co jest potrzebne do przyrządzenia tych mistrzostw Polski. Jest to po prostu, to by był koszt gdzieś koło 40-50 milionów. Bo te maty są bardzo drogie. Jedna mata 3700 kosztuje, bez stojaka. Więc to mnie po prostu obciążył on. Jego była propozycja, żeby w Goleszowie zrobić Mistrzostwa Polski. Złożyło się to, że jest 800-lecie gminy Goleszów. Jest to taki prestiżowe jakby do gminy Goleszów, więc same przygotowanie. Tu bardzo dziękuję panu Janu Lachowi, że po prostu wyszedł mi na do przodu. Kiedyś mówiła, że jestem sędzią tego, nie narciarstwa też, ale Polskiego Związku Uczniczego, że chciałabym raz zasędziować. Więc zrobił, że sędziowałam Olimpiadę Młodzieży. Było to do mnie to było jakby pierwszy raz taką rangę sędziowałam, więc do mnie to jako w ucznictwie było coś, że jestem sędzią i mam jakieś, to było takie dodatkowe moje jakieś plany po prostu. No coś fajnego, bo sędzią narciarski to jestem już dawno i sędziuję skoki narciarskie Pucharu Świata i Fiskapy i to, ale to tam jesteśmy z Wiślankami. Ja jestem Wiślanką, więc czuję się jak ryba w wodzie. Jest miło z tymi kolegami, tu jest co innego, bo czasami wypalę tam jakąś gwarą, oni nie rozumieją, więc szukam słów. Na szybko mi nie idzie przetłumaczyć z polskiego na nasze, czy z naszego na polski, ale dobrze jest, Jest fajnie dobrze, jest. ja trzymam kciuki, tak jak wiele osób trzyma kciuki za Pani plany, za te marzenia. No i proszę się nie wstydzić mówić gwarą. Anna Staniczek była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.